W wieku 39 lat zmarł Tomasz Jędrzejak, żużlowy mistrz Polski z 2012 roku został znaleziony martwy w swoim domu we wtorek rano. Sportowiec najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Maciej Kmiecik, dziennikarz portalu sportowefakty.pl, opublikował tekst, w którym przyznał, że Jędrzejak przed śmiercią publikował w serwisie Instagram wymowne filmy. Informacja o śmierci żużlowca pojawiła się na stronie Betardu Sparty Wrocław. Z ogromnym żalem i bólem przekazujemy Państwu bardzo smutną wiadomość. Odszedł Tomasz Jędrzejak, wspaniały zawodnik, przyjaciel, nasz wieloletni kapitan i lider zespołu. O śmierci Jędrzejaka pisze dziennikarz Maciej Kmiecik, który jak sam przyznaje, nie może uwierzyć w to, że sportowiec popełnił samobójstwo. To się po prostu nie dzieje. Co chwilę otwieram kolejne strony portali sportowych, by zobaczyć inną czołówkę, a jednak nie. Wszędzie widnieje czarno-białe zdjęcie Tomasza Jędrzejaka, czytamy. W długim tekście Kmiecik przyznaje, że przed śmiercią Jędrzejak publikował na Instagramie przerażające i wymowne filmiki. Przerażające i wymowne są jednak filmiki, które jeszcze w poniedziałek Tomasz Jędrzejak wrzucał na swój Instagram. W tle muzyka Nirwany i głos Kurta Cobaina w utworze Smell Like Teen Spirit oraz Last Resort. Papa Roach. Jeszcze ta twarz Jędrzejaka zamieniona w sowę. Sowa to symbol smutku, samotności i śmierci. W mitologii Majów sowa była symbolem boga śmierci i nocy, napisał. Pomimo tego, że żużel jest sportem dość niszowym, nie ulega chyba wątpliwości, że jest to cios dla polskiego sportu. Pozostaje nam pożegnać byłego mistrza i liczyć na to, że w przyszłości nie będziemy musieli podawać tak smutnych wiadomości. Jeśli nie chcecie przegapić tych weselszych informacji i chcecie być zawsze na bieżąco, subskrybujcie ten kanał. Ja zaś się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.